Cześć wszystkim, z tej strony Paweł z kanału Travel Tasters i mam nadzieję, że macie piękny dzień. Witam w kolejnym odcinku, jesteśmy w Tajpej. Dzisiaj zapraszam Was do odwiedzenia kolejnego z symboli miasta, czyli wyjedziemy na Tajpej 101. Tak prezentuje się knajpka Swell. A jeśli chodzi o jedzenie, no to właśnie tutaj smakowaliśmy sobie bajgla z awokado, bekonem i jajkiem, a Waleria zabrała sobie miskę musli. No musli było takie sobie, bo to generalnie było taki zmrożony jogurt, cały zmielony z owocami. Bajgel też nie do końca, więc na śniadanie tak, jeśli byśmy chcieli sobie tutaj wpaść, zrobić ładne zdjęcie. Jeśli jadłoby się oczami, to bylibyśmy najedzeni do końca dnia. Natomiast tak smakowo 3 na 5, po prostu było ok. Ale fajna knajpka, jeśli będziecie w okolicy i chcecie sobie na przykład wpaść na piwo, bo mają w miarę fajny wybór jakichś kraftowych amerykańskich browarków. Tajpej 101. Jedziemy! Dojechaliśmy pod budynek Tajpej 101. Okazało się, że są dzisiaj targi turystyczne. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na to, że będzie wielka kolejka tam na wieżę. Jeśli chodzi o budynek Tajpej 101, pierwsze kilka pięter jest to wielkie centrum handlowe wypełnione no najlepszymi sklepami, jakie istnieją na świecie. Jest Apple Store, jest Rolex, na dzień dobry jest Prada, jest Chanel. A my jedziemy na czwarte piętro, bo tam właśnie jest wyjście na taras widokowy. Cześć. Dzisiaj jak tutaj jesteśmy, pogoda jest no nie najpiękniejsza, ale jeśli patrzymy na Tajpej, to i tak jest bardzo dobra. Miasto często jest zachmurzone i na tej wysokości mało widać, a sprawdźcie sami, no przynajmniej ten najbliższy rejon miasta jest do ogarnięcia wzrokiem. Korzystając z okazji, że jesteśmy na szczycie, opowiem parę ciekawostek na temat tego budynku. Jeżeli wyjeżdżamy tutaj windą, to czas zajmuje 31 sekund. Pokonujemy prawie 400 metrów, dzięki czemu jest to najszybsza winda, jaka w ogóle została zbudowana przez człowieka. Budynek sam swoim kształtem przypomina, i tutaj są dwie historie. Pierwsza to bambus, a druga jest bardziej taka ciekawa i kojarzy się z pudełkami z chińskim makaronem ułożonymi na sobie. Taras widokowy znajduje się na niecałym 400 metrze, ale koniec gadania. Znacie historię o sercu góry, czyli najważniejszym miejscu, które istnieje w na przykład Tolkiena? To my pójdziemy, a raczej pokażę Wam, jak wygląda serce tego budynku. Ta wielka złota kula. Jej zadaniem jest zrównoważenie sił, które nakładają się na ten budynek w trakcie huraganów, wichur, tajfunów, aby uniknąć największej katastrofy inżynieryjnej w dziejach ludzkości. Generalnie takie kule istnieją w każdym wielkim budynku. Natomiast tutaj, w Tajpej 101, została ona pokazana, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Przy okazji, jeśli jesteście fanami koralowców, to wychodząc możecie poznać ich całą historię i pooglądać trochę robótek ręcznych z korali i przy okazji je kupić. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, ponieważ zjechaliśmy sobie na poziom B1, czyli poziom restauracyjny w Tajpej 101. Będziemy szli na obiad do Din Tai Fung. Jest to jedna z najsławniejszych
o ile nie najsławniejsza restauracja na świecie serwująca właśnie dumplingsy. Jest to restauracja, której sieć została odznaczona gwiazdką Michelin. Dobra, nieważne, o tym opowiem jak wejdziemy. Bardzo dużo ludzi, oczekiwanie około 50 do 70 minut, ale fajne jest to, że bierzemy sobie kupon, no i z tym kuponem potem podejdziemy sobie z powrotem. Pokażę wam, co tutaj jest fajnego, a następnie idziemy do Din Tai Fung. Dobrze. Opowiem wam, jak robi się zamówienie w Din Tai Fung. Tak jak wspominałem, czas oczekiwania to około 50 do 70 minut, ale dostajemy od razu taki kuponik. Tam jest napisane, jaki mamy czas, o której godzinie dostaliśmy, ile osób będzie i potem wracamy i już wchodzimy sobie do środka. Drugą rzecz, którą dostajemy, to jest cała lista dań. Mamy taką karteczkę, może w pierwszej chwili wydawać się to troszkę ciężkie i skomplikowane, bo jest tu bardzo dużo znaczków. No ale generalnie wszystko jest opisane po angielsku i to jest świetna sprawa, bo do tego dostajemy jeszcze wielkie menu, gdzie mamy wszystko ładnie narysowane, co byśmy chcieli. Poczynając od rekomendacji przez dania takie smażone, pierogi duże, małe dumplingsy, to są, one się nazywają Xialongbao. Tu sobie wybraliśmy, zaznaczyliśmy wszystko, jak to ładnie wygląda. Się pomyliłem. I może jeszcze powiem, jakie są ceny, bo generalnie jesteśmy w restauracji, którą ma ma gwiazdkę Michelin. Wydawałoby się, że będzie bardzo droga. Właśnie nie, to jest sieciówka, która jest dostępna dla każdego. Może to też wpływa na jej fenomen popularności wśród turystów i wśród wszystkich osób, które tutaj się stołują. Za taką porcję pierogów z wieprzowiną płacimy w przeliczeniu jakieś 13 do 14 zł. Posiedzieli, czas minął, ładna galeria, wszystko jest super, idziemy zjeść. Pierwszą rzeczą, którą robimy, a raczej którą kelnerka zrobi tutaj dla nas, to jest przygotowanie specjalnego sosu. A nie jest on taki specjalny, jest to mieszanka winegre razem z sosem sojowym w proporcji 3 części winegre do 1 części sosu sojowego, a to wszystko zalewamy sobie do takiego małego talerzyka z kawałkami imbiru. Więc jak jemy teraz pierożki? Zrobię trochę nieładnie, położę sobie tutaj sosik, żeby było go widać. Bierzemy pierożka. Moczymy go w mieszance właśnie sosu sojowego z winegre. Na szczyt dajemy troszkę imbiru. Przekuwamy. Dajemy, żeby wypłynął sos. I takiego całego pieroga ładujemy na raz. No one są wspaniałe. Są najlepsze pierożki, jakie miałem okazję próbować. Ta gwiazdka Michelin, która tutaj jest przyznana tej sieci restauracji, nie jest bez powodu. Jeśli będziecie w Taipei, to jest takie najlepsze jedzenie, jakie do tej pory udało mi się testować. Polecam, rekomenduję i w ogóle śmiało, po ciemku. Jak widzieliście, jedzonko jest pyszne, a teraz wam pokażę, jak powstają te wspaniałości, ponieważ idąc tutaj jest cały rząd panów, którzy kleją te pierogi cały czas. Patrzcie sami. Kupiliśmy sobie prezenty, będziemy mieć kubeczki, jako pamiątkę, tak fajnie. Pędzimy na metro i jedziemy na kolejną atrakcję. Co mogę powiedzieć, kupiłem sobie loda w 7-Eleven. Ale ten lód w polewie zielonej herbaty z orzechami jest najwspanialszym lodem, jaki jadłem. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję być na Tajwanie w 7-Eleven, w ogóle pierwsze co to bierzcie sobie, kupcie tego loda, bo jest przepyszny. W ogóle bardzo fajnie jest tutaj to w słodyczach, że one nie są przesłodzone. One wszystkie są słodkie, ale nie na tej zasadzie, że będziemy od razu gdzieś tam zalepieni cukrem. Nie musimy iść jeść słonego, żeby przebić ten smak. Bardzo fajny jest ten balans. A przy okazji patrzcie, jaką fajną miejscówkę znalazłem tutaj na Simen.
Zanim trafimy do domu jednak, może puszczę sobie drona, żeby zobaczyć, jak to jest ładnie? Miejsce to nazywa się Taipei Cinematic Park. Jest w ogóle świetną miejscówką fotograficzną. Pełno tutaj jest graffiti naokoło. Dużo osób przychodzi się bawić i tańczyć. Tutaj na przykład tam młode Azjechinki robią właśnie pokazy taneczne. Tutaj sobie goście pozują. A co? A ja zobaczę, jak wygląda to z góry. Cinematic Park też jest świetnym instagramowym miejscem. Warto tutaj przyjść na chwilę relaksu. A my pędzimy dalej. W końcu pójdziemy do domu, tak żebym mógł sobie zmontować ten materiał dla Was.